Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek, kolejny z serii opisujących motoryzacyjno-edukacyjny, opisujący już chyba jeden z ostatnich silników koncernu Volkswagena, a mianowicie chciałbym co nieco opowiedzieć o silniku 3.0 TSI TFSI oznaczony symbolem EA837 oraz później od 2016 roku następca EA839. Silnik zaprezentowany, produkowany od 2008 roku do 2016, później wystąpił następca. Silnik montowany w takich autach jak Audi A4, B8, po liftingu Audi A5, Audi A6 C6, Audi A8 D4, czy Audi Q5 oraz Audi Q7 w niektórych krajach. Później silnik o różnych mocach dostępny, także występował w takich autach jak Audi A7, A6 C7, czyli już następnej generacji A6. Także praktycznie we wszystkich modelach klasy średnio-wyższej oraz SUV-ach taki silnik mogliśmy mieć zamontowany nawet w takim aucie jak Audi Q7. Silnik ten był montowany w różnych mocach. Początkowo ta moc wynosiła od 272 koni poprzez 290, poprzez 300 koni, 310, aż do najmocniejszej wersji 333 konie. Także tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Nie będzie miał raczej problemu z doborem mocy. Co do samych takich danych technicznych, rozrząd na łańcuchu, także dosyć trwały. Co do ilość oleju silnikowego około 8 litrów, także dosyć sporo jak na silnik. Wymiana co 15 tysięcy lub co roku, aczkolwiek jeżeli wykorzystujemy osiągi, powinniśmy ten olej wymieniać częściej. Silnik sześciocylindrowy, 3 litry pojemności, wtrysk bezpośredni, 24 zawory. Także tutaj tak to wygląda. No i oczywiście doładowanie kompresorem, tak zwanym RUDS-em. Także tutaj ten silnik zapewnia dosyć wysokie osiągi przy umiarkowanym spożyciu paliwa. Także na pewno dostępność zarówno różnych mocy, wysoki moment obrotowy tutaj powyżej w okolicach 450 Nm w serii powoduje, że ten silnik bardzo sobie dobrze radzi z każdym praktycznie samochodem, w którym występował. Także to jest z takich ciekawostek podstawowych danych dostępnych, powiedzmy, ogólnie. Co do zalet tego silnika, na pewno, tak jak powiedziałem, jest dosyć dobra moc użyteczna tego silnika, rozwijana w miarę liniowo, tak jak w przypadku diesla praktycznie. Dosyć niskie spalanie, dobra elastyczność, bardzo dobre przyspieszenie, dynamika tego silnika w zakresie niskich, średnich obrotów, jak i wysokich. Bardzo dobra kultura pracy. Co do wad, no na pewno koszty serwisowania, aczkolwiek to jest jeden z tych silników, które raczej są niezawodne, polecane. Także raczej nie powinno być z tym problemu. Co do spalania, średnio powinniśmy liczyć około 10
do 12 litrów mniej więcej przy umiarkowanej jeździe, jeżeli będziemy korzystać z osiągów, no to spalanie w okolicach 15 litrów nie powinno nas dziwić. Na trasie możemy zejść nawet poniżej, w okolice 8 litrów, także tutaj oszczędność tego silnika także jest, jeżeli ktoś będzie jeździł spokojnie, nie powinien mieć z tym problemów. Co do takich jeszcze opisowych danych tego silnika, na pewno trzeba zwrócić uwagę na zużycie oleju. Głównie jest to spowodowane początkowym okresem produkcji tego silnika, gdzie olej był wymieniany rzadziej, co 20, co 30 tysięcy według interwałów long life'a. Warto, tak jak powiedziałem, te interwały skrócić do 10-15 tysięcy maksymalnie. Stosować markowe, dobre oleje syntetyczne. Co do takich wad, niektóre silniki z danych lat produkcji, z początków, mogły mieć problemy z głowicą, z blokiem silnika, aczkolwiek większość tych silników zazwyczaj było wymienione na gwarancji, także tutaj warto celować w egzemplarze wyprodukowane po 2012 roku, szczególnie o mocy 310-333 koni mechanicznych. To na pewno nam się odwdzięczy, powiedzmy, niezawodnością stosunkowo dużą. Co można jeszcze powiedzieć o samym silniku? Ja tutaj sobie przygotowałem zestawienie, oczywiście na ekranie, podstawowych takich danych technicznych, jak i opisowych, które wcześniej przygotowałem. Na pewno z takich ciekawostek silnik jest dosyć, przy zastosowaniu kompresora oczywiście, silnik jest chyba jednym z nielicznych, którym dosyć tanim kosztem możemy podnieść moc w okolice nawet 450 koni mechanicznych, wymieniając kółko od kompresora na mniejsze, czyli podnosząc ciśnienie do ładowania, oraz oczywiście przeprogramowując tak zwany chip tuning, czyli dostosowujemy elektronikę silnika do zmienionych warunków pracy. Możemy oczywiście zastosować sportowy wydech o większej przepustowości, czy układ dolotowy, także sportowy. To wszystko powoduje, że w okolice 450, a nawet do 500 koni mechanicznych możemy dosyć tanim kosztem oferty firm, które są na rynku, przewidują za okolice około 4-5 tysięcy możemy taką przeróbkę wykonać, czyli mniejsze kółko kompresora, wymiana paska oczywiście do tego kompresora, robocizna, przeprogramowanie, chiptuning, hamownia. Powinniśmy się w okolicach 4 do 5 tysięcy zamknąć, aczkolwiek niektóre firmy za taki sam zakres oferują oczywiście drożej, w okolicach nawet 8 tysięcy się spotkają z tym. Ale są firmy, które, ja tutaj żadnej firmy nie będę reklamował, bo nikt mi za to nie płaci, ani nie rekomenduje nic. Są oczywiście firmy na rynku, jeżeli poszukamy, że w okolicach właśnie 4 do 5 tysięcy taką przeróbkę możemy bezpiecznie zrobić. Oczywiście także dodając na przykład, to się też wiąże oczywiście czasami z przeprogramowaniem także skrzyni Estronic czy Tiptronika, który występował z tego co wiem w wersjach amerykańskich, ale w większości jest oczywiście Estronic, skrzynia dwusprzęgłowa, także możemy ją przeprogramować, żeby lepiej wykorzystać osiągi właśnie tego silnika 3.0 V6 TSI. Także silnik na pewno polecany. No jedynie czego możemy się obawiać, to tego, że raczej silnik jest niepolecany do instalacji gazowej. Zresztą instalacja gazowa by kosztowała spore pieniądze do tego silnika, w okolicach nawet powyżej 6-7 tysięcy złotych. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić profesjonalnie z wtryskiem ciekłym gazu,
ale raczej przy takich mocach instalacja gazowa raczej nie jest polecana do tego silnika. Także podsumowując, no jeden z lepszych silników koncernu Volkswagen Audi, stosowany praktycznie we wszystkich modelach, zarówno sportowych, jak i SUV-ach, dużych limuzyn typu Audi A7, A8, A6. Polecany, bez jakichś większych wad, stosunkowo łatwo przeprogramowywalny, przerabiany za dosyć małe pieniądze w stosunku do możliwości, czyli w okolice 450 koni mechanicznych możemy stosunkowo niskim kosztem przerobić ten silnik, także na pewno dla fanów szybkiej jazdy ten silnik będzie dobrym wyborem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Nie przedłużam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.